Fakt, że jest taka wysoka oglądalność, wskazuje na to, że właściwie takie programy są bardzo potrzebne i mam nadzieję, że będzie kontynuowany, że będzie dużo zgłoszeń z całej Polski. Naprawdę tłumy seniorów będą rozśpiewywali tą naszą całą Polskę. A co pani przyniosło największą radość w czasie pracy tutaj na planie programu, no i w pracy z naszymi laureatkami, zwyciężczyniami? Radość w sposób, jak one podchodziły, Jola, Ela i Krysia, do tego całego wydarzenia. Z taką ufnością i z taką radością i z poczuciem humoru. I za każdym razem, jak przechodziły dalej, mówił: pani Urszulo, ja mówię w ogóle pani, nie mówcie na mnie pani. Uleńko, tak mówiły. Już się cieszymy, że przebrnęłyśmy ten pierwszy etap. Już cieszymy się, że jesteśmy dalej, że Także to było coś tak naturalnego, pięknego i takiego szczerego od serca. To nie była taka konkurencja niesamowita, że to muszę. Nie, one miały luz i dystans i radość. Także to są naprawdę jedno z najpiękniejszych moich przeżyć ostatnich lat, jak nie dekad.